W środę dwie legionowskie placówki oświatowe odwiedził mazowiecki wicekurator oświaty Dariusz Dobijański. Jak sam przyznał, głównym powodem jego wizyty w Legionowie, a konkretnie w zespole szkolno-przedszkolnym nr 2 i przedszkolu miejskim nr 7, była chęć przyjrzenia się miejskiej oświacie. Wstyd przyznać, ale w ciągu tych kilku lat sprawowania przeze mnie funkcji nie miałem okazji, także przede wszystkim to jest ten cel poznawczy. Wiem, że szkoły w Legionowie to są szkoły dobrze wyposażone, szkoły, które są zadbane przez samorząd i myślę, że warto również to promować, pokazywać, że pomimo tej trudnej sytuacji finansowej oświata w wielu samorządach jest tym istotnym elementem polityki samorządowej. Podczas wizyty nie dało się uniknąć tematu sześciolatków, które od września tego roku obejmie obowiązek szkolny. Podczas pobytu w dwójce Mariusz Dobijański wziął udział w zajęciach z klasą drugą, w której wszyscy uczniowie zaczęli edukację szkolną w wieku 6 lat. Bardzo dobrze funkcjonujący oddział. Dzieci są bardzo twórcze, bardzo otwarte na świat. Osiągają naprawdę wspaniałe wyniki zarówno w nauce, jak i w różnego rodzaju konkursach. Bardzo dobrze się rozwijają, jeśli chodzi o sferę artystyczną. Czego wyraz dały podczas lekcji pokazowej, w trakcie której m.in. zinscenizowały wiersz Jana Brzechwy Na straganie w dzień targowy, a później w trakcie opowieści o zaletach zdrowego żywienia razem z gośćmi robiły figurki z warzyw i owoców. I choć zajęcia miały charakter zabawy, to dzieci na co dzień realizują ten sam program, co ich o rok starsi koledzy. I jak zapewnia ich wychowawczyni, intelektualnie wcale od nich nie odbiegają. Nie ma żadnej różnicy. Powiedziałabym nawet, że niektóre z nich przewyższają swoich rówieśników, no ponieważ no, jeśli rywalizując wygrywają i dostają się do finału konkursu, a inni odpadają, no to jest to dowód na to, że jednak radzą sobie dobrze. Opinię tę podziela również wicekurator Dariusz Dobijański. Wszelkie badania pokazują, że im wcześniej dziecko będzie pod kontrolą nauczycieli, pedagogów, którzy wiedzą, jak pracować z dzieckiem, mają czas dla tych dzieci, rozwijają ich kompetencje, to procentuje przyszłości. Oczywiście każdy ma wybór. Ja twierdzę i uważam, że ta edukacja i edukacja sześciolatków jest wartością, która jest cenna i którą warto wykorzystać. Oczywiście pod warunkiem, że nauczyciele będą potrafili odpowiednio potencjał sześciolatków wykorzystać, a same szkoły będą w pełni przygotowane na ich przyjęcie. Jak przyznał kurator, legionowska oświata jest na to gotowa.